Lech Kaczyński wyrósł z Solidarności. Był człowiekiem o wielkim sercu, odważnym, chociaż z natury nieśmiałym. Był bardzo wrażliwy na wolność innych narodów. Wystąpienie w Gruzji mówi samo za siebie. Jako prezydent Warszawy wyrażał twardy stosunek do przestępczości. Był szczerym patriotą, dlatego upominał się o bohaterów wszystkich polskich zrywów. Niestety, przeszyto mu łatkę zaściankowości i obskurantyzmu. Jak żenujące były te tyrady medialne na temat, czy nasi politycy polecą jednym czy dwoma samolotami na jakieś spotkanie zagraniczne. Jak niepoważnie traktowano obywateli naszego państwa. Media prześcigały się w krytyce prezydenta, w ośmieszaniu go, w przedstawianiu go w krzywym zwierciadle. Z niesmakiem patrzę na tych, którzy wylewają krokodyle łzy po śmierci prezydenta, a za jego życie nie wypowiedzieli pod jego adresem ani jednego dobrego słowa. Nie obawiam się stwierdzić, że pan prezydent Lech Kaczyński był człowiekiem wierzącym i wiary swojej się nie wstydził. Przyznawał się do niej publicznie i konsekwentnie. Może nie wszystkim to się podobało. Tym, którzy skażeni bakcylem laicyzmu chcieliby zamknąć sprawę wiary, religii w nieprzystępnej prywatności. Nie lepiej działo się w elitach politycznych. Polityka podjazdowa, antagonizująca społeczeństwo, często oszczercza, była naszym udziałem. Osobiście w swoich publicznych wystąpieniach z okazji świąt narodowych nawoływałem do zgody narodowej, do kultury politycznej i do umiaru. Podobnie czynili inni biskupi, narażając się na krytykę niektórych środowisk. Po tej strasznej tragedii marzy mi się polityka, która będzie daleka od chamstwa, od chorobliwej agresji, zaciekłości, od niszczenia drugiego człowieka. Panie prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, dzisiaj żegna Cię Wrocław, ten piastowski, ten nowoczesny, tętniący życiem, pulsujący dynamiką rozwoju duchowego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Dziś Wrocław modli się w Twojej intencji, w intencji Twojej małżonki oraz za wszystkich towarzyszy ostatniej podróży. Prosimy Boga, aby przyjął ofiarę ich życia, aby ta ofiara odmieniła duszę narodu, aby przyczyniła się do pojednania między narodami, a zwłaszcza między narodem polskim i rosyjskim. Chociaż zdajemy sobie sprawę z tego, że proces ten będzie trudny i długi. Żegna Cię piękna ziemia dolnośląska ze Ślężą i Śnieżką, a za nimi idą góry Sowie, Stołowe i Karkonosze z pięknymi zabytkami i kościołami. Żegnają Cię tysiące Dolnoślązaków i Wrocławian. W ten sposób wyrażają cześć i przywiązanie do głowy państwa. Panie prezydencie, ten prosty lud tutaj i w całej ojczyźnie wykazał w tych trudnych dniach wielką dojrzałość, zdrową intuicję, która zawiodła go do Twojej trumny czy do miejsc zbiorowej modlitwy. On Cię docenił, pokochał, On był przy Tobie. On się dzisiaj modli słowami z opery narodowej. Ojcze z niebios, Boże Panie, tu na ziemię ześlij nam Twoje święte zmiłowanie,
tu na ziemię ześlij nam. Boże wielki, my w pokorze do Twych stóp garniemy się. Wola Twoja wszystko może, Ty nad nami zlituj się. Umiłowana rodzino katyńska, Katyń stał się miejscem urastającym do rangi symbolu. Z tą nazwą łączą się inne miejsca, Kaźni jak Miednoje, Koziorsk, Starobielsk i inne. O zbrodni katyńskiej dowiedziałem się jako dziecko. Nie pamiętam nawet okoliczności, w których ta wiadomość dotarła do mojej świadomości. Od początku wiedziałem, kto jest autorem tej zbrodni. Prawda o Katyniu z trudem wychodziła na światło dzienne. Kiedy jeden z sędziów chciał ją wyjawić na procesie norymberskim, zrobiono wszystko, aby na temat tak drażliwy nic nie mówić, aby nie drażnić wielkiego wschodniego sojusznika. I tak prawdę o Katyniu nosiły głęboko w sercu żony i dzieci pomordowanych polskich oficerów i innych urzędników państwowych na nieludzkiej ziemi. Nosiły ją matki i ojcowie rozstrzelanych. Los rodzin katyńskich splata się z losem Sybiraków, którym nie wolno było mówić po powrocie do kraju o pobycie na Syberii, w Kazachstanie i na Syłkach. Jeden z naszych polskich artystów na pytanie dziennikarzy, co robił w wieku młodzieńczym, który przypadał na okres wojny, a pochodził z Kresów, odpowiedział enigmatycznie: byłem na wczasach w Związku Radzieckim. Tuż przed przełomem roku 1989 przekonywał nas na ekranach telewizji polskiej jeden z urzędowych historyków, że za zbrodnię katyńską odpowiedzialni są naziści niemieccy, a cały naród już wiedział i myślał zupełnie inaczej. Dopiero w wolnej Polsce prawda o zbrodni katyńskiej ujrzała światło dzienne. Na pytanie pewnej dziennikarki z naszego środowiska na temat tak długotrwałej zmowy milczenia o Katyniu odpowiedziałem: prawdy nie da się ukryć. Prędzej czy później zostanie ujawniona. Choćbyśmy ją zabetonowali, ona wyjdzie na jaw. Ku mojemu zaskoczeniu zdanie to było powtarzane kilka razy w serwisach telewizji publicznej. A przecież na temat tego, co dzieje się we Wrocławiu, w telewizji ogólnopolskiej nie ma prawie nic, a jeśli coś jest, to bardzo mało. Prawda zawsze zwycięża. Stąd też całe nasze życie państwowe, polityczne, społeczne i jednostkowe trzeba budować na fundamencie prawdy, choćby ona była bolesna i porażająca. Powiększyła się z dniem 10 kwietnia bieżącego roku rodzina katyńska, bo dołączyli do niej ci wszyscy, którzy stracili swoich bliskich w katastrofie samolotowej pod Smoleńskiem. Wyrażam im moje najszczersze kondolencje i zapewniam o pamięci modlitewnej. Może to zabrzmi paradoksalnie, że na skutek tej katastrofy, w której zginęło tylu wybitnych Polaków, szanowanych i kochanych przez swoich bliskich, o zbrodni katyńskiej dowiedział się cały świat, nawet w Chinach, a przede wszystkim dowiedzieli się Rosjanie. I tak już będzie w przyszłości. Kiedykolwiek będziemy wspominać Katyń, będziemy także mówili o Smoleńsku.